17 lipca to dzień moich imienin, moich i mojej matki. Tego dnia zwykle odkładam wszystkie swoje prace i obowiązki. Tęsknię i staram się przypomnieć chwilę wczesnego dzieciństwa, wtedy, kiedy mama była obok. Nie pamiętam prawie nic z tamtych dni. Może uścisk ramion i śmiech mamy, ale to wszystko bardzo za mgłą, trudne do przywołania. Daleka jestem od roztkliwiania się nad sobą. Nie tak powinnam pamiętać. Z pewnością nie łzawo. Urodziłam się w Usolu, na Syberii. Moi rodzice, Konstancja i Bolesław Łozińscy, spędzili tam 7 lat życia. Moi bracia, Józio i Czesio, 6. A ja tylko 2. To są pewne fakty i liczby. Dużo dat się pokupiło. Nie znam dokładnego dnia śmierci mojej mamy i ojca. Ale to są granice ich odejścia, a nie obecności. Są ze mną obok i w moim sercu. Bardzo żałuję, że Sławoj Szymkiewicz, nasz opiekun i świadek śmierci naszej matki, zgubił się gdzieś na ścieżkach życia. Opowiedziałby przecież historię z życia naszej rodziny, wtedy, kiedy byliśmy razem. Ojciec umarł w Usolu, a serce mamy nie wytrzymało grozy naszego wypadku w drodze do Polski, gdzieś tam, w okolicach Kazania. Dziennik naszej matki mam dzisiaj przed sobą. To na jego kartach pisać będę dalej. Nasze losy może poprowadzą i ozłocą zapiski mamy. Dzisiejszy nasz wspólny imieninowy dzień zaczynam z nadzieją. Kilka dni temu otrzymaliśmy telegram z wiadomością o śmierci mojego dziadka, Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nigdy z nim nie rozmawiałam. Wszystko, co o nim wiem, słyszałam od babci Zofii. Pisał wieczorami, bardzo szybko, pochylony nad ryzami białego papieru. Jest w naszym mieszkaniu biurko dziadka, z kilkoma szufladami. W trzeciej od góry zostało kilka gęsich piór ze śladami zaschniętego atramentu. Ulubioną zabawą mojego dzieciństwa było pisanie tymi piórami umoczonymi w butelce atramentu. Brudziłam palce i sukienkę, ale pisałam jak Kraszewski, piórem większym od mojej dłoni. Czytam wszystko, co po śmierci dziadka napisano w gazetach, nekrologii i wspomnienia. Babcia Zofia nie czyta gazet. Zamknęła się w swoim pokoju. Za przyjaciółki wybrała ciszę i samotność. Pogrzeb będzie 18 kwietnia w Krakowie. Pojedziemy tam kilka dni wcześniej. Boję się o babcię. Bardzo jest słaba i przygnębiona. Przeczuwam, że dużo się zmieni w naszym życiu. Trzeba będzie nasze plany przemyśleć i rozważyć, ale jeszcze nie teraz. Proszę babcię o wspominanie tylko dobrych
pięknych chwil i radosnych dni. Z takim światłem w sercu można iść naprzeciw smutkowi i rozpaczy. Babcia zapytała mnie wczoraj, jak ja będę teraz żyła. Na to pytanie nie mam odpowiedzi. Jesteśmy w Kijowie. Rok 1902 rozpościera przed nami nowe możliwości. Mój mąż Teodor i nasz syn Wojciech szczęśliwi, a córka Bolesia trochę niepewna. Nowe mieszkanie jest przestronne i pełne światła. Jestem niezwykle zajęta i przepełniona radością i oczekiwaniem. Nawet do końca nie wiem, na co czekam. Na jaką szczęśliwą godzinę. Wiem jedno, że czas ten nadejdzie niedługo i trzeba go wykorzystać i dziękować Bogu, że jest. Nasz syn Wojtek jest dzielny i mądry. Da sobie radę w nowym miejscu i nowej szkole. Bolesia ciągle jest przy mnie i to ja jestem jej nauczycielką i przyjaciółką. Oboje z Teodorem nawiązujemy przyjaźnie i znajomości. Dużo Polaków mieszka w Kijowie. Wszyscy, tak jak my, trafili tu w poszukiwaniu pracy i nowych możliwości. Miasto jest duże i ludne. Dużo cerkwi ze złotymi dachami, błyszczącymi w słońcu. Patrząc na nie i słuchając szumiącego Dniepru, mam ochotę napisać baśń dla mojej córeczki. Długą i ze szczęśliwym zakończeniem.